Cześć, tutaj Marek Kich. Sztuka e-commerce to podcast, w którym dzielę się wskazówkami na temat rozwoju sprzedaży elektronicznej i tego, co możesz zrobić, żeby klienci kupowali u ciebie jak najczęściej i na jak najwyższe kwoty. Dla firm B2B wejście w e-commerce oznacza często gruntowne zmiany w procesach sprzedażowych. Dzisiaj z moim gościem rozmawiam o tym, jak przejść taką transformację bez późniejszych komplikacji. Według wszystkich raportów, prognoz i starego dobrego chłopskiego rozumu czas na przeniesienie sprzedaży do internetu dla większości branż w B2B był już parę lat temu. I rzeczywiście są firmy, i to całkiem dużo, które świetnie poradziły sobie z odrobieniem pracy domowej i dzisiaj bardzo ładnie rosną online. Niestety, sprawa nie należy do najprostszych. Wejście w e-commerce dla tych firm, które są na rynku od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, to często droga przez wiele zmian procesowych, technologicznych, no i organizacyjnych. Jeżeli te zmiany nie dojdą do skutku, to taka firma najczęściej ryzykuje tym, że wyniki sprzedażowe z kanału elektronicznego będą delikatnie mówiąc dalekie od oczekiwanych. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z moim gościem o tym, jakich zmian dokonać i jak się za nie zabrać, żeby uniknąć takiego ryzyka. No i najpierw dwa zdania o samym gościu. W swojej pracy zawodowej łączy doświadczenie sprzedażowe, marketingowe i technologiczne, pomagając na co dzień firmom zwiększać wyniki sprzedaży bez wydawania ogromnych kwot na nieskuteczne działania. Poprzez dopasowywanie procesów do zmieniającego się otoczenia. Zaryzykuję też stwierdzeniem, że jest najbardziej rozpoznawalnym w Polsce głosem o nowoczesnej sprzedaży i marketingu. Mowa oczywiście o Szymonie Nagaczu, czyli właścicielu Sellwise i autorze podcastu Nowoczesna sprzedaż i marketing. Nasza rozmowa jest pełna naprawdę bardzo ciekawych przykładów, które z pewnością będziesz mógł wykorzystać w Twojej organizacji. Mi nie pozostaje nic innego niż tylko zaprosić Cię do mojej rozmowy z Szymonem o tym, jak poukładać sprzedaż w drodze do e-commerce B2B. Cześć Szymon. Cześć. Szymon, myślę, że wielu słuchaczy już pewnie po samym głosie doskonale pozna, z kim rozmawiam i czym zajmujesz się na co dzień. Natomiast myślę, że znajdzie się paru, którzy chętnie dowiedzą się o tobie trochę więcej. Więc czy mógłbyś opowiedzieć trochę o tym, co robisz na co dzień, czym się zajmujesz? Jasne. Nazywam się Szymon Negacz, na co dzień jestem podcasterem, podobnie jak ty. Mój podcast to nowoczesna sprzedaż i marketing. Jestem też właścicielem firmy, podobnie jak ty, firmy doradczo-szkoleniowej sprzedaży i w marketingu B2B, która jest mocno oparta o technologie, m.in. o e-commerce, a to wynika z tego, że ja sam jestem informatykiem, więc, więc myślę, że dzisiejsza rozmowa może być bardzo ciekawa, bardzo fajny temat. Rzuciłeś na stół. Nie wiedziałem, że jesteś informatykiem z wykształcenia, to w sumie ciekawy news. To wiele tłumaczy, nie? To wiele tłumaczy, tak, rzeczywiście. Ale można powiedzieć, że na co dzień zajmujesz się takim remontowaniem działów sprzedaży w firmie, tak? Działów, znaczy może nawet nie działów sprzedaży, co sprzedaży, bo ja bardzo głęboko wierzę w to, że marketing w B2B, dobry marketing w B2B też powinien generować sprzedaż. Pośrednio mhm. czasami, czasami bezpośrednio, ale jakby marketingów i sprzedaży. Mhm. To bardzo dobrze się składa, bo dzisiaj sobie pogadamy jak dwóch podcasterów, dokładnie o sprzedaży, ale myślę, że o marketingu trochę też w firmach B2B, a w szczególności w tych firmach B2B, które podejmują decyzję o wejściu w e-commerce. I zacznę pytaniem o taki, nazwijmy to obraz z lotu ptaka. W e-commerce B2C wydarzyło się już przez te wszystkie lata dość dużo. Konkurencja jest duża praktycznie w każdej branży. A większość dużych graczy już sprzedaje w internecie. Ubiegłoroczna pandemia jeszcze bardziej to przyspieszyła, więc trudno w B2C już znaleźć takie branże, gdzie można wejść i być od razu liderem. Co byś powiedział o polskim handlu B2B? Wiesz, co? To jest, to jest, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ja widzę handel w B2B w takich bardzo dużych. Odcieniach szarości, to znaczy, to nie jest tak, że to jest czarne albo białe, że na przykład jest już cyfrowy ten handel, albo jeszcze nie jest, bo są branże, w których już jest. To znaczy, na przykład branża gadżetów reklamowych w B2B jest już mocno ekomersowana, tam już wszyscy gracze w to weszli, ale na przykład, jak wejdziemy, wejdziemy w jakieś takie branże bardziej przemysłowe, takie branże związane z budowlanką, to tam, tam już bywa różnie, szczególnie jeżeli chodzi o producentów. Więc widzę wyraźnie, że w B2B są takie sektory, które zinformatyzowały się czy zcyfryzowały, dlatego że de facto musiały i trochę nie miały wyjścia. Mhm. Natomiast jest cały ogrom, ogrom, naprawdę ogrom firm, które już dawno powinny to zrobić, ale jeszcze tego nie zrobiły. Nie zrobiły tego, czy nie weszły w ogóle w e-commerce, czy nie zaczęły się cyfryzować z bardzo wielu różnych powodów. Tam często jest. Otwarcie mówiąc, jest przeogromny dług technologiczny, którego spłacenie jest jest jakby no, obowiązkowe, żeby w ogóle o tym e-commerce e myśleć, no bo jeżeli pewnie się zgodzisz, ale jeżeli mamy do czynienia z firmą przemysłową, która robi 50 milionów złotych i system księgowy jest operowany, wiesz, ręcznie przez 10 pań, uh -huh. no to tam e-commerce za wiele nie uratuje na tym etapie. Tam po prostu trzeba się zabrać najpierw za uporządkowanie czy wdrożenie sensownego erp do którego potem ewentualnie będziemy podpinali jakikolwiek e-commerce B2B. Więc więc bardzo różnie bywa. Nie miałbym w sobie na tyle odwagi, żeby powiedzieć, że B2B jest za B2C, czy jest niezinformatyzowany, i tak dalej, na pewno jest uśredniając znacznie mniej zcyfryzowany. Natomiast są branże, są takie nisze w B2B, które są już pięknie zinformatyzowane. No tak, ja się zgodzę z tym, że jeżeli przychodzi się do firmy, która jest opartą księgową, która pracuje w zeszycie, to e-commerce jest tak naprawdę pewnie najmniejszym problemem. Czy braki e commerce jest najmniejszym problemem, jaka ta firma może posiadać? Trzeba zacząć od czegoś innego, i do tego jeszcze pewnie dzisiaj dojdziemy, bo, bo to jest mega interesujące właściwie, jaki ten pierwszy krok powinien być. Ale zanim to, to zapytam Cię o to, czy z Twojego punktu widzenia w ogóle dla każdej firmy handlowej B2B jest w e commerce miejsce? Czy są takie branże, które no nie do końca sobie mogą świetnie poradzić w e commerce i w sprzedaży internetowej? Wiesz co, ja jako człowiek, który, no właśnie, ja jestem z jednej strony informatykiem, z drugiej strony jestem handlowcem, z trzeciej strony jestem marketerem i ja bardzo lubię mieszać wszystkie te obszary, bo się okazuje, że, że kiedy znasz kilka obszarów i znasz wiele kropek, to nieoczywiste ich łączenie może dać fajne rezultaty. I tym sposobem mamy na przykład klienta, który jest rozlewnią wody mineralnej. I. Krótko mówiąc, nie chciał uprawiać takiego samego modelu biznesowego, jak większość producentów wody mineralnej, czyli iść w kanał dystrybucji FMCG i tam gdzieś wystawiać te wody na półkach w Biedronce, w Lidlu czy w innych dużych sklepach. Stwierdził, że on, on tego nie chce, bo oni podchodzą, wiesz, podchodzą z pozycji siły i w ogóle naciskają tak długo, aż ci krew z nosa pójdzie i, i, i ulegniesz, nie? I tak naprawdę sprzedajesz tą wodę. W tych, w, tych, w tych fmc u po to, żeby, żeby w ogóle twoja marka była znana, a zarabiasz na innych kanałach dystrybucji. Natomiast ten, ten właśnie nasz klient stwierdził, że jego marzeniem jest, żeby sprzedawać wodę do firm, bezpośrednio. Mówi, przecież to jest idealny układ. Jest tyle firm w Polsce przemysłowych, produkcyjnych, które potrzebują wody butelkowanej, nie, jakby dystrybutor ich nie ratuje, a on właśnie chciałby tak paletami to rozsyłać. No i słuchaj, po, po, został postawiony e-commerce, w którym były cztery produkty <laughs> Cztery różne palety po prostu. Wiesz, do tego zrobiliśmy kampanię reklamową, która, która pozyskała pierwszych klientów, i się okazało, że akurat ten model B2B jest absolutnie genialny, bo zamówienie tej palety zajmuje, uwaga, około 25 sekund w tym e-commerce hmm. z fakturą na termin. I, I to są piękne zakupy rekurencyjne, no bo jeżeli dotychczas musiałeś gdzieś tam zamawiać wodę nie wiadomo gdzie, a tutaj wchodzisz do sklepu, 25 sekund, faktura na termin, jutro jest. No coś pięknego, nie? Uh -huh. Czyli tutaj e-commerce B2B jak najbardziej zadziałał. Natomiast e, niestety jest tak, że bardzo często trafiam do firm B2B, w których jest e-commerce B2B, ale tak zwany martwy. <laughs> to znaczy, wiesz, coś tam jest, klienci mają jakieś hasła i loginy. Natomiast nie używają tego do zamawiania, tylko używają tego do ściągania faktur, albo do, nie wiem, no, bo różne te B2B mają funkcjonalności. Natomiast na, na pewno nie do zamawiania. I tu też jest bardzo wiele powodów. Albo dział handlowy sabotował wdrożenie e-commerce B2B, albo na przykład polityka cenowa jest tak skonstruowana, że w sumie to klient w e-commerce ma wyższe ceny niż jak do handlowca zadzwoni, co też jest irracjonalne, gdyby się na tym zastanowić. Mhm. Czyli znowuż wiem, że to, to nie tak jak w TVN, że powiem takie, takie twarde zdanie czarno-białe, że wszędzie pasuje, albo że nigdzie nie pasuje, nie mogę tak powiedzieć, bo właśnie jest tak, że to jest bardzo zależne od konkretnego przypadku. Wiesz co, ja myślę sobie, że gdy spotyka się dwóch podcasterów, to stwierdzenie to zależy, to powinno w ogóle być tytułem odcinka. Nie? Kłóra, właśnie, ale to tak jest naprawdę. I to jeszcze wiesz, w tak, w tak delikatnym temacie jak technologie, sprzedaż, marketing, to naprawdę wszystko zależy. Mhm. Ale mógłbym się pokusić o takie stwierdzenie, że z grubsza B2B się sprawdzi a w e-commerce, natomiast być może trzeba pomyśleć o innym modelu niż takim przeszczepianiu dokładnie tego, co wydaje się oczywiste do internetu. Tak, to znaczy, to, dokładnie się z tym zgadzam. To znaczy, jest parę takich modeli w B2B, w e commerce b B2B, które są. Są bardzo ciekawe. Tego możesz o mnie nie wiedzieć, natomiast moja cała kariera w sprzedaży i w marketingu właśnie się rozpoczęła we komercie B2B. I to jeszcze o tyle była fajna przygoda, że ja tam byłem dwunastym pracownikiem, po pięciu latach było nas grubo ponad 200 osób, mieliśmy ponad 20 spółek na całym świecie rozsianych. Kilka takich wielkich, ogromnych instancji magento, gdzieś na Amerykę Północną, Południową, Europę, Azję, Afrykę. I, i, i ja się wywodzę z tego. I teraz jakby widz jakby to, że my, my pomagamy tym przedsiębiorcom w B2B się unowocześniać, to też bardzo dużo wiedzy wziąłem rzeczywiście z tego mojego pierwszego styku zawodowego właśnie za komersem. E wtedy jeszcze, słuchaj, adwórcy wchodziły, to były takie fajne czasy. O, to już no, mało kto pamięta, jak nie było AdWordsy w ogóle. Człowieku, i to no właśnie, i tutaj wiesz, yy, pamiętam czasy, w których wydawaliśmy milion dolarów kwartalnie na AdWordsy, to był jakiś kosmos w ogóle. Mm. <laughs> I... Ale wiesz, wtedy było też trochę pewnie łatwiej o wyniki, jeżeli Oj, byliście pionierami. i znacznie. To w ogóle skrajnie znacznie. Natomiast do czego zmierzałem? To zmierzałem do tego, że na przykład w e-commerce B2B taki, taki, taka rzecz, która jest rzadko brana pod uwagę, to to, że e-commerce B2B jest jednym z najwspanialszych miejsc, gdzie można robić lead generation dla takiej wielkiej firmy. To znaczy. Dlatego, że e-commerce B2B, jeżeli jest dobrze zrobiony, to naturalnie się gdzieś indeksuje w Google, ludzie mogą sobie odnaleźć te produkty, mogą o nie zapytać, mogą je kupić, mogą założyć konto w tym e-commerce. I teraz, co cię pewnie nie dziwi, ale jak włączy się tam jakiś proces data enrichmentu, który mądrze wskaże nam, nawet na poziomie automatyzacji, że to jest duże przedsiębiorstwo, to, które tutaj właśnie zamówiło i to duże przedsiębiorstwo dotychczas u nas nie kupowało, to się da zrobić i wypchnie tą informację do działu sprzedaży, to się okazuje, że jak dział handlowy zadzwoni do takiego klienta i powie Dzień dobry, dzwonię do Pana, bo przed momentem dokonał Pan zakupu w naszym e-commerce, a dzwonię dlatego, że, e, że nasza firma dla klientów tacy jak Państwo przygotowuje indywidualne warunki współpracy e, z uwagi na Państwa rozmiar, na Państwa potencjał zakupowy. Tylko żeby to zrobić, to musielibyśmy się spotkać. Co Pan na to? I okazuje się, słuchaj, że dużo tych ludzi chce się wtedy spotkać. No, bo oni de facto wiesz, sami podjęli decyzję o kontakcie z tą firmą. I to jest na przykład taki bardzo nieoczywisty obszar w sprzedaży B2B, który kompletnie nie występuje we komersach B2C. Bo we komersie B2C ta cała relacja z klientem jest w online. I, mhm. i tam jakby menedżujemy tą, tą relacją reklamami, Facebookiem, jakimiś grupami, społecznością i tak dalej. A w e-commerce B2B to, co jest bardzo nieoczywiste, to to, że można tych ludzi wyciągnąć na chwilę do offline'u, spotkać się z nimi, ustalić jakieś warunki współpracy i pozyskać ich na stałe jako klienta, który jedynie zamawia potem w tym e-commerce w sposób rekurencyjny, stały, powtarzalny. To jest piękna rzecz, którą w ogóle wielu ludzi w B2B nawet nie bierze pod uwagę. Niestety. Dojdziemy jeszcze do kwestii technologicznych, ale myślę sobie, że często firmy nie biorą tego pod uwagę zwyczajnie dlatego, że jeżeli handlowiec pójdzie. Do takiego klienta i zaproponuję mu indywidualne warunki handlowe, no to automatycznie już w e-commerce ich się nie będzie dało odzwierciedlić. I to w ogóle nie chyba prawda. też jest. Ale mówię o, o stanie, e, stanie faktycznym. W sensie często tak rzeczywiście jest w e-commerce, że ty, ty wspomniałeś o tym, że często jest źle zaprojektowany e-commerce i rzeczywiście zdarza się często tak, że e, no, te polityki cenowe nie są po prostu odzwierciedlone. O to jeszcze będę, będę chciał Cię podpytać, jak to zrobić. Natomiast z mojego punktu widzenia często rzeczywiście tak jest, że polityki cenowe w e commerce przy źle wdrożonym sklepie internetowym to jest zupełnie inny świat niż to, co firma robi na co dzień. Tak, ale to jeżeli ktoś nie ma ogarniętej polityki cenowej i nie ma jej odzwierciedlonej w e-commerce, to najlepiej linko w B2B nie wdraża, bo to jest robota bez sensu. Mhm. Ja nawet mam za sobą wdrożenie e-commerce w B2B, który był wdrażany dla 15 tysięcy klientów. Firma ma łącznie 10 tysięcy indeksów i taki. Mysterious algorytm przelicza cenę na każdy indeks dla każdego klienta indywidualnie. Wyobraź sobie. Uh -huh. Sobie pomnóż, ile to jest obliczeń. Ten algorytm leci od wiesz, tam, o 18 dnia poprzedniego i kończy pracę gdzieś tam o 8 kolejnego dnia i przelicza wszystkie te ceny. Uh -huh. I udało nam się zbudować e-commerce, który wszystkie te ceny jakby przez całą tą noc e po prostu update'uje dla tych klientów. Czasami też sytuacje są, bo to już jest taki najbardziej skrajny przypadek, czyli każdy klient może mieć inny Cenę na każdy indeks. No to jest po prostu kosmos, ale nie zmieniliśmy tego u klienta, bo to było naprawdę logiczne. Klient sobie wymyślił, że jeżeli klient, że jeżeli klient daną grupę produktową kupuje średnio na minus 20%, to wszystkie, in, wszystkie indeksy z danej grupy produktowej przyjmują taką cenę, ale algorytm dla jednego z nich rzuca cenę mniejszą na ten, który na przykład ten klient nie kupował, żeby go kupił, i jeżeli go kupi, delikatnie podwyższa. To są po prostu, wiesz, to są naprawdę, naprawdę mądre. mądre Mądre koncepcje tam były za tym ukryte. Mhm. Czyli tak naprawdę te ceny w pewien sposób angażowały klientów i udało się to zrobić. Tak, To się udało zrobić na 15 tysiącach klientów i 10 tysiącach indeksów. To zazwyczaj w takim normalnym B2B, gdzie na przykład klient końcowy dostaje rabaty na grupy produktowe, czyli na tą grupę indeksów to jest minus 40 od ceny sugerowanej. Na tą jest minus 38, na tą jest minus 20 i tak dalej. To odzwierciedlenie tego w e-commerce B2B to już w ogóle nie jest żaden problem. Mhm. Tak, w 100% się z Tobą zgadzam, właśnie z tą gwiazdeczką, że to jest taki stan pożądany, tak. natomiast... Nie zastany. Nie zastany, najczęściej nie zastany i Dokładnie. później to jest jeden właśnie z problemów, które wydaje mi się, że dotyka branży B2B, która wchodzi w e-commerce, że jest tak zwane wdrożenie pilotażowe, które polega na tym, że mamy produkty na sklepie i da się je kupić w cenach zupełnie innych niż u handlowca bez indywidualnych warunków handlowych, bez cen na poziomie klient-indeks. No i później taka firma B2B dziwi się, że klienci właśnie wykorzystują swoje loginy i hasła tylko po to, żeby zbierać faktury ze sklepu, a nie koniecznie kupować. To powiedzmy to na głos. Jeżeli e-commerce może dać większy rabat niż handlowiec, a handlowiec może dać większy rabat niż e-commerce i klient ma inne ceny u handlowca, a inne w e-commerce, to w B2B y Lepiej Lepszą inwestycją będzie rozrzucenie pieniędzy przez okno zamiast wydania ich na taki e-commerce, bo przynajmniej komuś to przyniesie trochę radości. A w tym przypadku naprawdę odzw brak odzwierciedlenia tej polityki i brak też zabezpieczenia tego, że jak, jak wyobraź sobie klient wchodzi w e-commerce, patrzy hmm, 10 tysięcy. Spróbuję zadzwonić do mojego Jurka. W Jureczku, kochany, słuchaj, bo mi tu ten e-commerce pokazuje 10 tysięcy, a ty ile byś mi dał? I on mówi 9,5 to właśnie w tym dniu e-commerce zaczął umierać w tej firmie. To jest bez, bez sensu. Tak. Ej, e, w sensie, kochany Jureczek musi powiedzieć, musi spojrzeć i powiedzieć, słuchaj, dla ciebie cena to jest 10 tysięcy. Dokładnie tak jak widzisz w e commerce I ja nic z tym nie mogę zrobić. Możemy oczywiście, jeżeli masz miał większe zamówienie, możemy usiąść do rozmowy, negocjacji, anyhow. Natomiast to jest twoja cena. I inaczej nie może być, bo inaczej cały projekt po prostu bierze w łeb. Tak, do handlowca Jureczka zresztą też wrócimy, bo to okay. jest też bardzo ważna persona, myślę, w całej tej układance. Oj tak. Ale przewinę trochę do początku, bo mówimy ciągle o tym stanie zastanym, a o tym stanie docelowym, natomiast stan zastany najczęściej jest zupełnie inny i najczęściej wygląda to tak, przynajmniej taka jest moja perspektywa, mhm. że sklep internetowy najczęściej w firmach to jest jakiś klocek w dość dużej układance. Natomiast bardzo dużo firm wydaje mi się, że zaczyna wdrożenie nie od tej strony co trzeba i to ty o tym też wspomniałeś. Ja się spotkałem na przykład z takimi stwierdzeniami, że może przy okazji sklepu internetowego zmienimy sobie system ERP I, i wiesz nagle na spotkaniu jest dość duża konsternacja, bo jesteśmy proszeni o rekomendacje, bo może od razu akurat gdzieś tam hurtem wszystko wymienimy i jakoś to zacznie działać. Pojawiają się też takie stwierdzenia, że handlowcy mogą zarządzać klientem i w crm i w sklepie internetowym, i jeszcze pewnie gdzieś indziej. Więc widać, że ta układanka nie do końca jest taka, jak powinna być, i wtedy ciężko ten e-commerce szczepić. Tak jest. Więc może dla tych firm, które mają no, to, co mówiłeś, czyli albo dług technologiczny, albo wieloletnie procesy gdzieś tam budowane i indywidualizowane pod klientów. To co takie firmy powinny zrobić? Jaki powinien być ten pierwszy krok w firmie, która decyduje się na e-commerce B2B? Okej, okay. to, to ja Ci może opowiem taką historię e, przykładową. Mm -hmm. e, jeden z moich klientów jakiś czas temu, e, kiedy ja jeszcze w ogóle byłem jedynym konsultantem w firmie, wyobraź sobie, to był jeden z pierwszych takich dużych klientów, dużych projektów, zaprosił mnie na audyt i powiedział: Panie Szymonie, bo my chcemy się przygotować do wzrostu. I potrzebujemy, żeby pana firma doradcza, przejrzała nam procesy, powiedziała, co jest do poprawy i tak dalej. No i ja zacząłem wchodzić w te procesy. Tam było około 100 handlowców, i handlowiec, z którym pojechałem w teren, bo, bo chciałem zobaczyć, jak ci ludzie pracują, okazało się, że jest absolutnie jedynym interfejsem przyjmowania zamówień w tej firmie. I ten interfejs działa dokładnie rzecz biorąc w taki sposób, że on po stałej trasie co tydzień jest u każdego swojego klienta i co tydzień u każdego z tych klientów przyjmuje zamówienie. Czujesz powagę sytuacji? No, niezastąpiony człowiek. Absolutnie. I teraz y, główny problem firmy brzmi brak nowych klientów. No i teraz ciężko się temu problemowi dziwić, bo jeżeli wszyscy handlowcy, firmy, jakby są tylko interfejsami do przyjmowania zamówień i jeżdżą cały tydzień tylko po to, żeby te zamówienia przyjmować, jakiś tam merchandising robić i tak dalej, no to nie mają czasu, żeby jeździć po nowych klientach, nie? Mhm. I wtedy tak naprawdę stanęło na tym, że tak, że jakby w sumie to nie ma o czym dyskutować. Jedynym, jedynym krokiem, który trzeba zrobić, to przygotować dla klientów interfejs do zamówień. Czyli e-commerce B2B w tym przypadku. No i jak sobie pewnie wyobrażasz, to, to, to trudna operacja, no bo, bo dużo handlowców, dużo procesów. Natomiast to, co zrobiliśmy, to tak naprawdę zbudowaliśmy strategię tej firmy, jakby uwzględniając w niej e-commerce. Czyli zastanowiliśmy się, kiedy będziemy sugerowali klientom, że zamawiał u handlowca, kiedy będziemy sugerowali klientowi, żeby zamawiał Online. Ustaliliśmy to na bardzo dużym, na wysokim poziomie, jeszcze zanim w ogóle powstał jakikolwiek e-commerce. I wtedy też, kiedy była gotowa taka wysokopoziomowa strategia tej firmy z uwzględnieniem e-commerce B2B, to w sposób naturalny przeszliśmy do wymogów biznesowych, funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, przepuszczania ich przez Moską, co, 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 co zaowocowało tak naprawdę gotową listą wymogów biznesowych, i mieliśmy, wiesz, mieliśmy przygotowanie do tego, żeby rozmawiać od razu z Dostawcami. I wtedy wyszły, wiesz, nam takie problemy jak to, że właśnie, tutaj jest problem z polityką cenową, więc nie będzie spójności między tymi dwoma kanałami, czyli handlowiec i e-commerce, nie? Tu nam wyszło, że w sumie to nigdzie, absolutnie nigdzie nie trzymamy informacji o produktach, opisów, zdjęć, w związku z tym pojawiła się potrzeba wdrożenia PIM-u. Okazało się też, że tak naprawdę zanim wdrożymy ten e-commerce, to fajniej byłoby przemyśleć, jak, jak zmotywować samych handlowców do pracy z tym e commerceem To znaczy, skoro to handlowcy naj, najczęściej sabotują takie wdrożenia, no to w, wtedy, no jak to zrobić, żeby oni to robili? Tak naprawdę wiesz, zanim przyjechała pierwsza firma odrobienia e commerceu to myśmy już wszystko wiedzieli, jak to będzie działać, w, z której strony, jak będzie, jak, potrzebujemy funkcjonalności w tym e commerceie co potrzebujemy mieć na etapie MVP i to wszystko było jasne. I teraz zwróć uwagę, że Najczęstszy problem z mojej perspektywy w B2B bierze się z tego, że na przykład właściciel tej firmy ma takie przekonanie, że e-commerce to jest sklep, który można postawić za 15 tysięcy. No bo ktoś tam ma kuzyna, który na przykład handluje lampami albo nożami, albo czymś w e commerce i on to sobie postawił w ogóle za 5 tysięcy. I powstaje taki wymóg wewnętrzny, ja to widziałem dziesiątki razy. Do IT. Patrzy się ktoś z zarządu i mówi, słuchajcie, wdrożcie nam taki sklep, żeby tam można było kupić te nasze produkty, bo to jest takie nowoczesne. Macie tutaj budżet 20 tysięcy. No i ci goście patrzą po sobie i mówią, że no kurczę ciężko. No i, i tutaj się, tu, tu jest wiesz cały problem też często w B2B, że na przykład e-commerce B2C już doskonale zrozumiał, że. To nie jest inwestycja na 15 tysięcy, to nawet nie jest inwestycja na 100 tysięcy, a w, w lwiej większości przypadków to nawet nie jest inwestycja na 200, tylko na wiele set tysięcy. I tutaj wiesz, samo podejście do tego tematu, czyli nie zaakceptowanie wewnętrznie tego, że to jest duża rzecz potrzebna, jest duża liczba programistów, e, bo na przykład, jak ja mówię właścicielom firm, że słuchajcie, 100 tysięcy złotych to jest mniej więcej trzech programistów przez miesiąc. No. Miesiąc hakiem i oni tak mrużą oczy, patrzą na mnie, mówią: Jak to jest możliwe, panie Szymonie? Mówię: No, tyle to obecnie kosztuje. I, yy, i wiesz, niezrozumienie tego, że e-commerce jest właśnie częścią biznesu i w ogóle staje się tak naprawdę częścią modelu biznesowego, i tam trzeba przemyśleć naprawdę wszystko, zanim to zrobimy, to główny problem bierze się z tego, że tam po prostu najczęściej nie ma kogoś, kto potrafiłby przemyśleć wszystko, bo tam człowiek od IT to kuma tylko ten jeden kawałek. I on nie ma tego kawałka, jak ten e-commerce się łączy ze sprzedażą, z marketingiem. Ktoś tam od sprzedaży traktuje to od razu jako wroga, bo się nie zna na IT. Czyli tam brak takiego człowieka, który rozumie i sprzedaż, i marketing, i technologię naraz i potrafi mówić we wszystkich językach, jest najczęściej powodem, dlaczego to się po prostu wszystko nie udaje. I potem, tak jak Ty teraz mówiłeś, przychodzi ten wykonawca, patrzy na tych ludzi i mówi, ale, ale to jest bez sensu, co Wy chcecie zrobić. A oni tak mrużą oczy i mówią, ale dlaczego? <laughs> Spotkałeś się z tym kiedyś? No, myślę, że tak średnio co drugie spotkanie. W moim wypadku właśnie wygląda tak, że przede wszystkim nie ma takiej osoby, która by rzeczywiście, no, może inaczej, są osoby, które wiedzą czego chcą, natomiast rzadko jest osoba, która wie czego chce i to jest porządnie przemyślane. To znaczy, Dokładnie. wiesz, ty widzisz, że ten samolot rzeczywiście leci, ale ty, ty wiesz, że on zaraz wleci w drzewo. I wszyscy po drugiej stronie stołu mają to poczucie, że ten samolot leci, jest super. Ty, ty tam przytakujesz, tylko właśnie z tą gwiazdeczką, że ten samolot leci, ale no nie, nie w tym kierunku, co trzeba. No i teraz widzisz, uważam, że nam po prostu, doradcom, jak nam, może inaczej, jak nam klient płaci za to, żebyśmy mu doradzili, to najczęściej słucha tego idzie z nami. Ufa, jeszcze sprawdza nasze referencje, jest OK. Ale zwróciłem uwagę, że w procesach, często wchodziłem w procesach po tym, po takim momencie, kiedy już były jakieś rozmowy z wykonawcami i ci wykonawcy mówili, że to jest bez sensu i że nie róbcie tego, proszę was, to jest źle, źle przemyślane, to i trzeba zrobić to siam to i owam to. To nie wiem czemu, ale jakby te firmy mają tendencję nie do końca słuchać tego, co mówią ci wykonawcy. Podejrzewam, że dlatego, że wiesz, boją się być naciągnięci czy coś. Mhm. Natomiast to jest rzeczywiście problem, powiem Ci, że brakuje takiej osoby, która potrafiłaby to przemyśleć. Całościowo. Zresztą nie ma co się dziwić, jeżeli jesteś osobą, która potrafi coś takiego ogarnąć, to najprawdopodobniej nie pracujesz nigdzie na etacie. Ale jeżeli już pracujesz na etacie, to pracujesz na naprawdę dobrym etacie. Tak, to prawda. Chociaż wiesz, co, ja zawsze się trochę dziwię, bo tak nawet na chłopski rozum, jeżeli wiesz, masz firmę, która. No, wchodzi w nowy model biznesowy, czy, czy zmienia całkowicie swój obecny model biznesowy i potrzebuje do tego narzędzia, które będzie no, powiedzmy generowało im docelowo 75-80% sprzedaży i myśli, że da się to zrobić za 15 tysięcy no to, wiesz, mój kalkulator by prawdopodobnie wypluł błąd. Nie? Wiesz co, ale z drugiej strony teraz mi przypomina się spotkanie. Eee, cały zarząd, notabene chyba z ośmioosobowy, bardzo dużego polskiego przedsiębiorstwa, który zaprosił nas do moderowania spotkania z wykonawcą. I ja w pewnym momencie można powiedzieć, że trochę przerwałem to spotkanie i stanąłem po stronie wykonawcy. Zacząłem rozrysowywać klientowi, dlaczego to, co chcą zrobić, jest groźne. Dlaczego to może się zakończyć porażką. Łącznie to wszystko, co teraz mówiliśmy, czyli polityka cenowa, połączenie tego z działem handlowym, włączenie to w ogóle w, we wszystkie procesy już istniejące, wymyślenie, których procesów brakuje. I, I nigdy nie zapomnę, ten prezes na mnie patrzy, tak mruży oczy, mruży oczy i mówi do mnie, a kiedy powie pan coś takiego bardziej konkretnego? I, i, i ja patrzę na niego, nie dowierzam, wiesz, oko mi lata i mówię, przepraszam, bo nie do końca zrozumiałem. On mówi, bo ja chcę, żebyście wdrożyli mi sklep, a pan mi tu jakieś procesy rysuje. No i y, wiesz, i to jest właśnie cały problem, nie? że jeżeli ktoś podchodzi do tego, tak jak ty powiedziałeś, czyli podchodzi... Hej, musimy zmienić model biznesowy, bo jak nie, to ta zmiana, która dzieje się na rynku, to ona w końcu nam zajrzy w oczy i wtedy to już będzie za późno. Jak ktoś tak do tego podchodzi, to jest ok, ale z, z mojej perspektywy zbyt wiele ludzi do tego podchodzi na zasadzie, no to wdróżmy sobie sklep. Mhm. Będziemy mieli. Nie, nie zmieniając jednocześnie nic w swoim modelu biznesowym. A później w naszej branży B2B się nie sprawdza w e-commerce. No dokładnie, dokładnie. A potem a potem jakby. Okazuje się, że jest ktoś, kto to dobrze wymyślił i po prostu zjada rynek nie? Tak, najzwyczajniej w świecie. Tak, dokładnie tak. Szymon, to wróćmy na chwilę do tych procesów, bo rzeczywiście jest tak, że często firmy, które handlują od tych wielu, wielu lat, procesy mają dość rozbudowane i faktycznie rozmowy o e-commerce powinny być poprzedzone wieloma innymi i rozmowami i, i często też zmianami. Natomiast zastanawiam się, bo to jest zawsze dobry moment na jakieś zmiany. I zastanawia mnie to, do jakiego stanu procesów warto doprowadzić firmę przed wdrożeniem e-commerce'u. To znaczy, co z Twojego punktu widzenia czy z Twojego doświadczenia jest taką rzeczą, którą na pewno warto posprzątać, żeby później wiesz, e-commerce nie skalował też błędów, które gdzieś tam mogły być popełnione w przeszłości. Dobra, to zacznę od takiej pierwszej, absolutnie najważniejszej rzeczy. A mianowicie zapytanie o to klientów. Znam firmę, która wdrożyła e-commerce B2B, natomiast cieszył się on, on dosłownie przez niego przechodziło 3-4% ogólnego przychodu całego, całej firmy, gdzie tam cel to był 80%. No i wszyscy się drapali po głowach, e, znaleźli nas, firmę doradczą. My poszliśmy do klientów, zadaliśmy im pytanie: Słuchajcie, czemu nie korzystacie z tej platformy? I klient nam powiedział, a, nie, ja mam tutaj od każdego producenta, jak ja bym miał pamiętać login, hasło do tej platformy i tam chodzić, logować się. Proszę pana, w każdym jest inaczej. Jak ja nie mogę wysłać do danej firmy maila z zamówieniem z Excelem z mojego systemu, to ja z nimi nie będę pracował. I się okazało, że po prostu cała grupa tych klientów mówi wprost, my nie będziemy zamawiać w żadnym e-commerce, po prostu nie ma opcji. Mhm. Bolesne, nie? W sensie, wiesz, można było się dowiedzieć o, o, o to zapytać, no przed wdrożeniem. Tak, ale wiesz co, to od razu cię dopytam. Jest no. na to jakiś sposób, bo rzeczywiście to jest problem, realny problem, że klienci są tak przyzwyczajeni. Ja w ogóle tak. dosłownie kilka dni przed naszą rozmową miałem dokładnie to samo spotkanie, chyba na którym ty byłeś kiedyś i też usłyszałem, że klienci że e-commerce to są tylko nowi klienci, bo ci starzy, oni są tak przyzwyczajeni do tego, że wysyłają takiego bardzo lakonicznego maila z indeksem i ilością sztuk, że nam nie ma siły, żeby w ogóle zmienili swój model pracy. No właśnie, i teraz trzeba się z tym pogodzić, że część klientów nie zmieni tego modelu pracy, a część zmieni. Natomiast tym, którzy zmienią, trzeba też odrobić jakieś swoje ćwiczenie domowe. No bo jak na przykład wdrażamy systemy CRM. To systemy CRM to są systemy dla handlowców, w których oni notują swoją pracę. No to jeżeli mam system CRM, w którym, w którym nie przemyślałem, jak ułatwić życie handlowca, no to on najprawdopodobniej nie będzie z niego korzystał. I w tym konkretnym przypadku, o którym opowiadam, zamieniliśmy niejako funkcjonalność platformy B2B w system, który pomaga tym ludziom po stronie klienta dobrać produkt wycenić go od razu z informacją, kiedy będzie. Czyli problem, który był tam, polegał na tym, że przechodził klient końcowy i zadawał pytanie, takie coś potrzebuję, na kiedy i za ile? I ten człowiek po stronie klienta był takie uh, 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 i dzwonił do Jureczka, nie Jureczku, Jureczku, mam tu takiego klienta. Jureczek tam mm, szukał w systemie, wyceniał. A my to wszystko po prostu zaczęliśmy w tym B2B. Czyli wróciliśmy do tych ludzi tam po trzech miesiącach, powiedzieliśmy, słuchajcie, teraz jak będziecie chcieli dobrać produkt, to klikacie tu, Wybieracie długość tego, szerokość tego, skok, nie wiem, tego, tamtego i wyskakuje. I łącznie z dostępnościami, scenami i tak dalej. Co wy na to? A oni tak, hmm, okej, okay, to zmienia postać rzeczy. Czyli wiesz, powstało, po prostu odrobiliśmy ćwiczenie domowe na zasadzie takiej, czy jest możliwe danie tym ludziom jakiejś funkcjonalności po stronie klienta, która jest nieco ciekawsza, daje im jakąś wartość. I okazało się, że to jest dokładnie ta funkcjonalność. Jeszcze argumentowaliśmy to w taki sposób, że. No, bo drugi kliencie, przecież zaraz zatrudnisz nowego pracownika, no to jego, on tym bardziej nie będzie w stanie odpowiedzieć klientowi. A tak twój pracownik loguje się do naszego systemu, wklikuje i od razu może obsłużyć klienta. Super, nie? Mhm. I klienci powiedzieli: No super. Prosty temat. No czy prosty nie był? nie? bo jakby... no, Tak, ale sama idea, nie? pogadać z klientami. Znaczy, no sama idea jest, wiesz, przerażająco prosta, nie? I tutaj e, czasami po prostu, jak, jak wiesz, klient słyszy, no ale jak porozmawiać, co, co ja im powiem, nie? No to, no to okazuje się, że tam jest dużo do pogadania. Natomiast ogółem rzecz ujmując, dla mnie też jest bardzo ważne w kontekście wdrażania e-commerceu B2B też takie podejście eksperymentacyjne poprzez MVP. Właśnie uważam, że przed wdrożeniem tego e-commerceu tam nie jest tak, że trzeba wiesz, wyporządkować całą firmę i w ogóle, i w ogóle. Ja raczej uważam, że, że te takie rzeczy, które muszą być uporządkowane, żeby MVP mogło funkcjonować w ogóle, czyli właśnie polityka cenowa, czyli i w jaki sposób klient się dostanie na nasz e commerce B2B, no bo przecież skoro to jest B2B, no to z ulicy każdy nie może. Czyli tam musi być jakiś bystry proces na to, jak im szybko dać dostęp do tego e-commerceu. Bo ty z tym też się spotykam, że ktoś wypełnia formularz rejestracyjny w e b B2B i czeka tydzień na jakiś kontakt kogoś tam, z gdzieś tam, nie? Kto zaaktywuje mu to konto i zada mu pięć pytań. No dramat po prostu. Więc muszę mieć taki zestaw, wiesz, procesów podstawowych, muszę za, 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 zaopiekować komunikację z działem handlowym, być może muszę uwzględnić im to jakoś w systemie premiowym. Jest taka, taka część tych elementów, elementów początkowych, na przykład jak w ogóle ci klienci moi się znajdą w tym e-commerce, jaką ja zrobię akcję marketingową, jak ich tam utrzymam, czyli jak ten e-commerce będzie ich animował i tak dalej, i tak dalej, to. Czasami dobrze jest wdrożyć e-commerce w takiej wersji MVP i go potem rozwijać przez rok, dwa, trzy, cztery, właśnie doskonaląc procesy. Bardzo często w B2B się okazuje, że otwarcie e-commerce stwarza potrzebę otwarcia takiego boku biura obsługi klienta, którego często tam nie ma. Na przykład jest tylko 100 do 15 handlowców, którzy no, a oni nie, nie, nie do końca się jakby nadają, no bo jeżdżą po klientach, nie nadają się do obsługi takiego klienta w e-commerce B2B. Mhm. Więc ja bym to równoważył. Nie, nie mówiłbym, że ktoś, kto wchodzi w e-commerce B2B, musi być uporządkowany, gotowy, wiesz, mentalnie, fizycznie, procesowo i z każdej strony. Raczej powinien wiedzieć, co robić, czyli powinien móc potrafić wypisać sobie procesy i je stworzyć takie niezbędne do tego, żeby MVP, czyli minimal viable product, czyli taka minimalna wersja tego e która jest wartościowa dla klientów. Mógł zadziałać, żebyśmy mogli sprawdzić hipotezę, czy ten e-commerce w naszym modelu biznesowym jest sensowny. Zresztą, bardzo często możemy, wiesz, podpatrzeć konkurencję, jak konkurencja działa, co robi, jak wygląda ich e-commerce. Wtedy jest w ogóle lepiej, słuchaj, bo możemy zaplanować nasz e-commerce tak, żeby był lepszy od tamtego. No tak, tak. I to jest piękna sytuacja. A niektórzy właśnie mówią odwrotnie, no, ale tu już w naszej branży jest, więc ja już nie będę robił. No. Uh -huh. e Wiesz co, zastanawiam się w tym wszystkim jeszcze jedna rzecz, mianowicie te warunki handlowe, które no, najczęściej to sprowadza się do tego, że każdy klient ma swoje, i to co do zasady pewnie nie jest złe. Natomiast jest. No, nie jest skalowalne pewnie w jakimś tam stopniu, Dokładnie. i pewnie trochę utrudnia operacyjnie. No i właśnie, czy nie warto by było, zanim w ogóle wdrożymy e-commerce B2B. Trochę sobie tej polityki cenowej posprzątać. Czyli... Ale tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, jak tego nie zrobisz, to w ogóle nie rób nic. To, 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 jest, to jest bardzo silna rekomendacja z tego odcinka. Jeżeli masz taką politykę cenową, która wprost mówiąc, zależy od jureczka i od tego, jak się czuje danego dnia i jak miły jest dany klient, jak bardzo go lubi. To jakiekolwiek wdrożenie komersu e jest po prostu bez sensu. To pierwszym elementem projektu musi być uporządkowanie tej polityki cenowej. Jeżeli słyszę od klientów, no ale to wtedy to nasza firma padnie, bo coś tam, bo jak klienci zostaną uporządkowaną politykę, to już nie będą kupować. No, zdarzyło mi się naście razy porządkować politykę cenową w B2B i żadna z tych firm nie upadła, wręcz przeciwnie. Mhm. Ja wiem, że to będzie pewnie też wszystko od wielu rzeczy zależało, natomiast masz jakieś takie krótkie rady, jak w ogóle w którym kierunku i z tym porządkowaniem? Czy to jest bardziej na zasadzie segmentowania, nie wiem, kwotowego, ilościowego, czy, czy, czy jeszcze inaczej? Tak, znaczy trzeba, trzeba dokonać, jakby trzeba zrobić takie dwa ćwiczenia na początek. My to nazywamy segmentacją wewnętrzną i zewnętrzną. To znaczy, segmentacja wewnętrzna mówi nam o tym, to jest takie fajne ćwiczenie, które pokazuje ilu, ilu klientów znajduje się w 40% górnego przychodu. Nazywamy ten segment segmentem A. Potem ilu klientów znajduje się w kolejnych 30%, w kolejnych 20% i w kolejnych 10%. To są kolejne segmenty B, C i D. Wewnętrzne. Czyli tutaj jesteśmy w stanie ocenić, jak duży przychód przynosi nam który z podmiotów. I to jest bardzo fajne ćwiczenie, bo się czasami okazuje, że 40% przynoszą trzy firmy, kolejne 30% przynosi 20 firm, kolejne 20 przynosi. 150 firm, a kolejne 10 przynosi 3000 firm. To jest bardzo częsty przypadek, że, że tak jest. No i po tej segmentacji wewnętrznej już trochę widzimy, jak mniej więcej ta polityka cenowa powinna być porozkładana, ale dokładamy do tego drugie, nieco trudniejsze ćwiczenie, w którym robimy drugi wymiar, czyli wymiar zewnętrzny. Może się okazać, że u nas wewnętrznie ktoś jest w segmencie D, ale jest przedsiębiorstwem bardzo dużym przedsiębiorstwem kategorii A. Które z kolei zewnętrzny segment ma bardzo duży. Wtedy robimy takie ćwiczenie z działem marketingu albo z jakąś firmą zewnętrzną, analityczną, która przypuszcza nam te nipy przez Biznoda i, i zwraca nam informacje o wielkości zatrudnienia, wielkości przychodu i dalej. I to nam daje już taką ładną macierz, w której y, zaczynamy dużo widzieć. Y abstrahując od tego przy tworzeniu polityki cenowej robimy podobne ćwiczenie na indeksach i czasami się okazuje, że tam też 90% przychodu generuje 5% indeksów w naszej ofercie. Więc tak naprawdę rozchodzi się najpierw uporządkowanie tych 5% indeksów, a reszta to się tam jakoś, jakoś, tam, się, jakoś tam sobie poradzimy. I, I wiesz, i teraz w tym, co powstało w tych macierzach, jesteśmy w stanie policzyć średnie ceny czy średnie rabaty na poszczególne grupy produktowe w każdym kawałku tej macierzy. Jesteśmy w stanie, e, dzięki temu dostać średni rabat na wszystkich grupach produktowych i ogółem doprowadzić do tego, że, że, że w pewien sposób jest to uśrednione dla wszystkich. E, każdy z nich oczywiście może mieć swoje własne indywidualne rabaty, zależne od od tego, jak wcześniej pracowali. Czyli możemy dać im trochę więcej niż to, co wyszło. Trochę mniej. Natomiast na pewno musi być system, najprawdopodobniej najczęściej jest to system ERP po prostu, który trzyma te warunki handlowe już zgodnie z tym, co zostało ustalone, zostało uporządkowane. I teraz od tej polityki, która została stworzona jest jakaś, jest bardzo dobrą polityką wdrożenie z klientami, pokazanie im, jak ta polityka może się zmieniać w zależności od tego, jak będą kupować. Bo teraz, jeżeli masz macierz, Różnych klientów, dużych, małych, wewnętrznie, zewnętrznie, to jesteś w stanie im stworzyć jakiś, jakiś system. Nie powiem, że grywalizacji, ale system, że jeżeli będziecie kupowali tyle tej grupy, to wtedy ten rabat wam wzrośnie. Czyli najczęściej to, co ogranicza frustrację tej, tej, tej drugiej strony, czyli tych klientów, którzy dotychczas negocjowali z jureczkiem, to jakby tą frustrację najbardziej obniża to, że widać, że ta polityka jest przemyślana, że to nie jest tak, że ktoś tam wszedł i wiesz tyle będzie, co niestety, co niestety się często zdarza, nie? No to dajmy tym dużym, dajmy tak 20% rabatu. No i wiesz, więc jakby to jest na pewno parę takich zadań, to nie jest, nie jest niestety, to nie jest niestety proste, bardzo nam pomaga, ale szalenie nam pomaga, jak w strukturach klienta jest jakiś mądry dyrektor finansowy z przeszłością kontrolingową, który tam potrafi, wiesz... Cuda robić, i tak dalej. No, wobec tej osoby jest nam, jest nam zwyczajnie trudniej, ale wtedy też mamy, mamy partnerów, którzy nam w tym pomagają. No, to jest duże ćwiczenie, jak pewnie sobie zdajesz sprawę. Im więcej indeksów ma firma, tym większe i trudniejsze. No tak, ale powiem Ci szczerze, tak sobie myślę, że jak nas kurde posłucha Jureczek, to się wścieknie, bo mu normalnie zabieramy robotę. Nieprawda. Zmieniamy jego robotę. O, właśnie, i do tego, do tego właśnie chciałem zmierzać, bo to jest znowu moja, moja trochę perspektywa. Kiedyś pamiętam, jak miałem spotkanie z firmą na temat wdrożenia B2B, i tam no, niestety, niestety, niestety prowadziliśmy rozmowy wdrożeniowe z działem handlowym, między innymi. I, I tam padł taki no, genialny w swojej innowacyjności pomysł, że klienci w e-commerce B2B będą tak naprawdę składali zamówienie do poziomu koszyka, a później no, nie będą widzieli cen, y, będą tylko dodawali te indeksy do koszyka, które chcą i taki koszyk bez cen wyślą handlowcom, bo oni mają takie duże przekonanie, że handlowiec zrobi im dobre ceny na te produkty. Więc to będzie taki e-commerce, gdzie produkty nie mają cen. W zasadzie to jest taka bardziej lista życzeń i taka trochę puszka Pandory, no bo cena się dopiero pojawi w momencie, kiedy handlowiec z tym wróci. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne, do wdrożenia nie doszło. No i chyba na szczęście, bo to by były pewnie przepalone pieniądze. Ale generalnie jest tak, że handlowcy mają często duży problem z wdrażaniem e-commerce B2B, właśnie z tego powodu, o którym mówiłem. To znaczy, że zabieramy im robotę, bo handlowiec jest niezastępowalny, on ma te ceny gdzieś tam w głowie, on ma relacje, on w ogóle musi jeździć. Pandemia, która zaczęła się w ubiegłym roku, też pewnie trochę tych handlowców pokiereszowała, no bo się okazało, że nie ma do kogo jeździć. No i są, są te problemy. I jak sobie po pierwsze z tymi problemami radzić? To znaczy, jak tych handlowców przekonać, że to jest dobry ruch? Jakie będą w ogóle nowe obowiązki handlowca? Jakie też zmiany z Twojego punktu widzenia no, powinny się wydarzyć w dziale handlowym, żeby, mhm. żeby oni byli po tej samej stronie barykady, co, co zarząd, co cała firma. Mam nadzieję, że masz dużo czasu. Już odpowiadam. Mm -hmm. <laughs> masz. Mnie... To, jest, to jest w ogóle moje ulubione pytanie, powiem ci, bo handlowcy jeszcze powinienem o księgową zapytać, bo ona się też często boi. Ale handlowcy, to jest taki, wiesz, źródło dużego oporu. I wydaje mi się, że w ogóle większość wdrożeń B2B, może nie większość, ale znacząca część wdrożeń B2B wykłada się na handlowcach. Dokładnie tak, absolutnie potwierdzam, i to jakaś znacząca większość. Natomiast zacznę od historii. Kiedyś znowuż byłem w trasie z handlowcem i mówi: słuchaj, Szymon, teraz jedziemy do mojego największego klienta. No, i mówi ekstra, bardzo fajnie. Mówi: ja, Dlaczego ten największy klient u ciebie kupuje? On się zamyślił, pamiętam jego imię, słuchaj, tak mnie to zemocjonowało. I mówi: Wiesz co, ja po prostu przez pół roku tu jeździłem i taką relację wybudowałem z tym gościem, słuchaj, że no naprawdę, nie? Po prostu on trochę kupuje, dlatego że ja tu jestem. Mówię: No dobra, pojechaliśmy do tego klienta. Ja, jak jeżdżę z handlowcami, to występuję w roli handlowca, który się uczy. Mhm. Bo, jakby, po co tłumaczyć klientowi tę całą historię? Że to jest taki Szymon, konsultant, który teraz będzie obserwował dramat. Po prostu klient się nie będzie zachowywał naturalnie. Więc, jakby, ja jestem handlowcem, który się uczy. No i tam handlowiec odstawia swoje, wiesz, skakanie dookoła ognia, to mówi cześć, cześć, piątki się tam przybijają, i tak dalej. I w pewnym momencie, jak była chwila ciszy, ja wypaliłem z pytaniem: A tak w ogóle, to dlaczego pan u nas kupuje? I on się tak zamyśli, mówi: Wiesz co? Z jednej strony dlatego, że nikt inny nie ma tak szerokiego portfela produktów i po prostu nie muszę zamawiać w czterech miejscach, a z drugiej strony dlatego, że no absolutnie najwięcej zarabiam na Waszych produktach. <grywa> No i wiesz, i ten handlowiec zna mnie, ja na niego i on, on był absolutnie, naprawdę święcie przekonany, że ten klient kupuje u niego, bo go strasznie lubi, bo jest relacja. No i teraz, gdy sięgniemy sobie, wiesz, korzeniom B2B, to to przecież od 15-20 lat głównie tak na tym polegało, nie? Handlowiec budował relację z kimś, ten ktoś z tą wybudowaną relacją później używał jej do różnych celów, Mówi, Jureczku, Jureczku, no weź mi to, przyjmij mi to na magazyn, albo zrób mi tutaj reklamację, Jureczku, Jureczku, bo wiesz, bo kolejny raz mogę u ciebie wtedy nie zamówić, mogę nie zamówić I czek robił. No i teraz tak. Bardzo ważny apel. Jeżeli w dziale handlowym są handlowcy, którzy, których marzeniem jest obrabiać zamówienia i Ctrl C Ctrl V robić między systemami, odpisywać z i mówić, że drogi kliencie, tylko dzisiaj do końca dnia taka cena, bo potem to już nie. To, to trochę dla tych ludzi nie ma miejsca w tej nowej strukturze, i to też jest bardzo trudne, bo w nowej strukturze ten handlowiec musi pracować nieco inaczej. On powinien mieć stały kontakt ze swoim klientem, on powinien się z nim umawiać raz na Tydzień, dwa, miesiąc, w zależności od specyfiki firmy, kwartał może nawet. I mówić, cześć, słuchaj, przyszedłem pogadać o biznesie, e, spójrz, tyle, tyle zrobiliśmy razem przez ostatni kwartał. E, mieliśmy tylko jedną reklamację, się wtedy udało fajnie, fajnie rozwiązać. Powiedz mi proszę, co u Ciebie w ogóle w biznesie? Jakie masz teraz cele? Czym się teraz zajmujesz? Może mógłbym Ci jakoś pomóc? O, proszę, mówisz, masz taki problem, to wiesz co, możemy ci wstawić tutaj taki magazyn konsygnacyjny, możemy ci pomóc w tym, a jakbyśmy tak zrobili, to może by Ci to pomogło? I jakby rola handlowca zmienia się z takim Takiego przyjmowacza zamówień na kogoś, kto trochę bardziej strategicznie pomaga rozwijać biznesy tych klientów, a nie tylko przeklepuje partnumbery. I teraz, jak sobie zastanowimy się nad zestawem kompetencji niezbędnym do przeklepywania partnumberów, a niezbędnym do tego, żeby strategicznie rozwijać tych klientów, to okaże się, że to jest zupełnie inny zestaw kompetencji. I niestety, najprawdopodobniej, najczęściej oznacza to zupełnie inny dział handlowy, czyli to jest, to, jest, to, jest paradoksalnie, to jest paradoksalnie zła informacja. I dla działów handlowych, i dla zarządów tak naprawdę. Bo to oznacza, że na przykład, jeżeli mam dziesięciosobowy dział handlowy, to z tego dziesięcioosobowego działu będą dwie takie osoby, które naprawdę całe życie marzyły, żeby klepać te partnery. I i dla nich naprawdę nie będzie miejsca w tej nowej strukturze. Chyba, że część klientów dalej będzie chciała klepać numbery, to stwórzmy z tego stanowisko nazwijmy to nie wiem, wycenia, czy osoba, która przygotowuje oferty N&H, a te pozostałe osiem osób musi, które chcą się zmienić nie chcą pójść kawałek dalej w karierze musi nieco zmienić się i nauczyć. I teraz, jak każda zmiana ta zmiana również wywołuje stres i to po obu stronach. To znaczy, pracodawca nie do końca wie to, co oni teraz będą robić i co oni będą tak rozwijać strategicznie, nie rozumiem, a sami handlowcy są też bardzo przerażeni i zagubieni i nie ma co im się dziwić, bo oni wybudowali sobie bardzo dużą strefę komfortu właśnie gdzieś w tym miejscu, że jak ja klientowi powiem cenę przez telefon, to on wtedy kupi. A prawda jest taka, że kadra też po stronie klientów nam się wymienia i nasi klienci zaczynają być coraz młodsi. I uwaga, Widzimy bardzo wyraźnie, że w firmach, które wymagają kontaktu z handlowcem, jeżeli ich konkurencja ma e-commerce, to jest tam bardzo konkretna grupa klientów, którzy uciekają do innej firmy, bo nie muszę rozmawiać z handlowcem. Wiesz o co chodzi, nie? Mhm. Rzucam parę number na maila i czekam aż ktoś mi odpowie, albo dzwonię. Te czasy powoli mijają, ludzie się przyzwyczaili, że ctrl-c, ctrl-v w przeglądarce, pyk, kupione, koniec historii. A tutaj muszę czekać, aż mi jakiś Jurek odpowie, albo odzwoni, dobra, na ile, a ile? A musi się zapytać, bo nie wie, a na magazyn musi pobiec, wie, o co chodzi. Więc tak naprawdę to zagadnienie jest nieco trudniejsze. I ja bardzo lubię e, postawić sprawę do tych zespołów wprost. Mówię, słuchajcie, e, planujemy wdrożyć dział e-commerce. Nie, chcemy przyjmować w ten sposób zamówienia. To sprawi, że nasz zespół podzieli się na dwie części. Będzie część takich opiekunów, klienta, których mamy dzisiaj obecnie, dla tych klientów, którzy nie będą chcieli pracować z nami przez e-commerce. E I będzie taki drugi dział, który będzie rozwijał tych, którzy zdecydowali się na niego przejść. Będzie do nich jeździł, pomagam rozwijać biznes i tak dalej. Ten drugi dział oczywiście będziemy chcieli trochę wyszkolić, nabudować kompetencje i tak dalej. Mówię wprost, jaka jest sytuacja. Mówię, kto z Was widziałby się w którym z tych zespołów? To jest. Postawienie wiesz sprawy bardzo uczciwie, bardzo wprost. Um, a niestety też jest taki, to ci też wprost powiem, że bardzo wiele zarządów jest zakładnikami działów handlowych. Nie wiem, czy sobie z tego zdajesz sprawę, ale tam naprawdę tak to wygląda, że nam się raz zdarzyło sobie w karierze. Nasz konsultant Paweł poszedł do klienta. Problem firmy nie pozyskujemy klientów. Obserwacja w dziale handlowym nikt nie próbuje nawet pozyskiwać klientów, <śmiech> <śmiech> więc cię ciężko się dziwić. nie? No, i rekomendacja brzmi: musimy się nauczyć pozyskiwać klientów. W dużym, bardzo uproszczeniu, oczywiście. No i nasz konsultant wychodzi, cały dział handlowy, całe tam osiem osób idzie do szefa i mówi: Słuchaj, jak nam każesz pozyskiwać klientów, to my się wszyscy zwalniamy. Nie wyobrażasz sobie? No to już gromy lecą z nieba, nie? Tak naprawdę, no, ale to, to, to jest wyhodowana sprawa, wydaje się, nie? Że, że handlowcy tak. gdzieś tam y, ta, ta, taką mieli swobodę. Zresztą ty o tym wiesz pewnie najlepiej, ale często jest też tak w firmach. Tak, tak, z moich obserwacji wynika, że praca handlowca w sensie opisu stanowiska brzmi po prostu pozyskuj albo, albo pozyskuj albo obsługuj klientów albo tam wiesz buduj relacje i aleluja mhm. i do przodu. Więc każdy tam handlowiec buduje właśnie tą strefę komfortu, o której mówisz. Jak dodasz do tego jeszcze tą relację, w którą handlowcy wierzą, a zarząd boi się nie wierzyć. No tak. I te indywidualne warunki handlowe, które są najczęściej w głowie handlowca i zależą od tego, który w stanie nogą z łóżka, no to też trudno się dziwić, że to jest tak ważne. Obiekt, którego się no właściwie nie da wywalić w którymś momencie, jeżeli się nie podejmie trudnych kroków. Tylko teraz jeszcze powiem dwie rzeczy. Dla tych, którzy siedzą teraz i, i ostrzą nóż, żeby mi gdzieś złapać i mnie zamordować, jakbym szedł na spacerze, to powiem o dwóch rzeczach. Bardzo często zdarza się, że spotykamy bardzo dojrzałe, świadome działy handlowe, które na po pomysł zdrożenia e-commerce mówią: no w końcu, my w końcu chcemy się zająć. Czymś ciekawszym niż przeklepywanie numberów. I dobra informacja jest taka, że to wcale nie jest mniejszość. To jest, myślę, że jest naprawdę pół na pół, pół rozkładane. Czyli, czyli istnieją świadome, mądre yy, działy handlowe, które wiedzą, że to jest zmiana, która się dzieje obecnie w świecie. I teraz druga rzecz. Yy, wśród tych handlowców, którzy się emocjonują na to, co mówimy, że relacje tam nie są potrzebne. To nie jest tak, że nie są potrzebne. To jest tak, że z mojej perspektywy one zmieniają nieco, nieco swoje miejsce koncentracji. Czyli teraz z klientami w tych czasach nieco mniej chodzi o to, żeby strasznie się lubić prywatnie. Że ja wiem, że klienta pies to jest Reksio, że córka to jest Krysia, i ona startowała w wyścigach narciarskich i trzeba zadzwonić, jak ma urodziny, do tego klienta. Nie chodzi mi o ten rodzaj relacji. Uważam, że ten rodzaj relacji został jeszcze w wielu branżach, ale on się powoli kończy. Uważam, że obecnie w B2B najważniejszy rodzaj relacji to jest zaufanie, że jest ten Jureczek i jakikolwiek by on nie był, to ja mu. Kurczę, ufam. Ja wiem, że jak mam problem, to on mi pomoże. Ja wiem, że jak, e, jak ta firma powie, że zrobi, to zrobi. Ja wiem, że czuję się z nimi bezpiecznie. Nie ucieknę do innej firmy, bo, bo mają 5% taniej, bo ja kurka jureczkowi ufam. I uważam, że teraz w tych czasach dużo większe znaczenie ma, ma właśnie to zaufanie. I część handlowców to doskonale rozumie. Czyli oprócz tego, że jest tam ten e-commerce, który. De facto upraszcza relacje obu stron. Klient wchodzi, wkleja, cena, zamówienie zrobione, a handlowiec nie traci czasu na to, żeby mu to przeklejać, tylko rozmawia z nim właśnie w formie strategicznej. Jak on ma jakiś problem, jak ma jakieś wyzwanie, jak chce wejść na nowy rynek i szuka pomocy, jak potrzebuje się czegoś dowiedzieć, wtedy właśnie ten jureczek jest do jego dyspozycji i buduje z nim tą relację, ale opartą na zaufaniu, a nie na tym, że wiem, jak na imię ma jego córka i kiedy ma urodziny. Uh -huh. Czyli Jureczek, mówiąc tak obrazowo, nie musi być takim śliskim wężem, z którym ja załatwię najniższą możliwą cenę na świecie. Tylko Jureczek powinien być tym gościem, który mi po prostu pomoże. Dokładnie tak. I Też wiesz, uważam, że jeżeli, jeżeli Twój model biznesowy bazuje na tym, że masz najniższą cenę, to. Problem sam jest... w sobie. No właśnie, to jest znowuż problem sam w sobie, choć nie zawsze, no bo to też zależy od konkretnej branży, znowuż też wiesz, są odcienie szarości tego wszystkiego, ale zazwyczaj to jest po prostu problem, że jeżeli jakby jedynym pomysłem Jureczka jest pobiec do szefa i powiedzieć szefie, potrzebujemy rabatu, bo tutaj ten klient powiedział, że nie kupi, to tam jest w ogóle bardzo duży problem strategiczny. nie? To znaczy, że oni sobie na przykład nie określili w jakich obszarach wnoszą wartość do biznesu klienta, co to jest w ogóle za wartość. Być może nie potrafią jej nazwać, bo ja czasami zadaję do działu handlowy takie pytanie, dlaczego klienci u was kupują no, i oni tak na mnie patrzą, bo nie rozumiem pytania. Wy, no ale dlaczego kupują? Mówię, no, wiesz co? No, bo my tu jesteśmy. Mówię, okej, okay, ale jaki jest taki powód, nie? I właśnie wiesz, okazuje się, że jak pytamy klientów, to te powody są zupełnie inne, ale to nie tak trochę inne. Zupełnie inne niż te wskazane przez dział handlowy. I uwaga, bardzo często inne, nawet niż te, których wskazał sam prezes. Więc wiesz, i, i jakby żaden z klientów, których znam, który rośnie. Po 10% mamy ponad 200 klientów tego typu obecnie. Większość z nich rośnie po kilkadziesiąt, czasami kilkaset procent rocznie. Żaden z nich nie walczy tym, że jest najtańszy. Ani jeden. I my też nie jesteśmy najtańsi. To też tak dodam. To jeszcze wrócę do, do, na chwilę do handlowców i tego przykładu, o którym powiedziałeś, że z 10 osób zazwyczaj dwie się nadają, a reszta no, będzie musiała popracować albo popracować w innej organizacji. Odwrotnie, mówiłem, że dwie się nie nadają. Dwie się nie nadają. 10. Przepraszam. Okay. No, to jest duża różnica, słuchaj. E, tak, tak. Szczególnie komunikacyjne. Do tego też zmierzałem właśnie, bo e, rozumiem, że per saldo to prawdopodobnie dalej firma będzie potrzebowała dziesięciu handlowców, tylko o troszeczkę innych kompetencjach. Mm. Najczęściej tak, bo bardzo często się okazuje w tych firmach, że nam na przykład zadajemy pytanie: no dobra, słuchajcie, a do tych klientów A, tych pięciu. Co to u Was kupują za 40% Waszego przychodu? To co wy robicie, żeby oni z dnia na dzień nie uciekli? No i oni tak patrzą, mówią, no wiesz co? Nie, no nic. No bo boimy się, że jak coś zrobimy, to oni jeszcze nie najbożej powiedzą, że chcą rabat albo przestaną kupować, więc nie ruszamy póki działa. No i tu już jest pierwszy obszar współpracy, że z tymi klientami AB albo nawet ABC to fajnie by było zastanowić się, co powinni robić handlowcy, żeby te relacje pielęgnować, nie? Potem hmm. jest drugi obszar zadań. Zazwyczaj jest tak, Drodzy, drodzy słuchacze, zachęcamy do takiego fajnego testu. Wyślijcie 10 zapytań do dowolnych 10 firm z dowolnej branży i sprawdźcie, ile odpisze. Jeszcze, a ile z nich odpisze sensownie? I jeszcze ile z nich odpisze krócej niż w godzinę na przykład? No to okazuje się, że to jest też drugi proces, który najczęściej jest nieogarnięty, bo właśnie handlowcy przeklepują, że jeżeli w tym e-commerce kupił bardzo fajny, duży, ekstra klient, to teraz co zrobić, żeby do niego szybko zadzwonić i sprowadzić, mówić się na spotkanie, nie? Mhm. Kolejny proces. Jeżeli jakiś klient u nas przestał kupować, to co robicie? Oni najczęściej w ogóle nie wiedzą, że przestał kupować, bo, bo jakby jest tylu klientów, że ciężko zauważyć, więc wdrażamy jakiś system i robimy tak zwane, wiesz, najpierw robimy jakiś tak zwany to churn alert, czyli sygnały świadczące o tym, że klient może chcieć odejść i to fajnie to obsłużyć, albo wręcz właśnie, że już odszedł i próbujemy w jakiś sposób wrócić tą relację na dobre tory. To już jest trzeci proces, na który najczęściej zespoły nie miały czasu, bo zajmowały się po prostu inną pracą, nie? Więc praktycznie. Nigdy nie jest tak, że te zespoły trzeba jakkolwiek redukować. Praktycznie zawsze jest tak, że jest ogromna liczba rzeczy, które wszyscy niby wiedzą, że warto robić, tylko nikt ich nie robi, bo nie ma czasu. Mhm. Zapytałem o to, bo myślę, że to co mówisz, to też jest e, dobra rada, tak naprawdę, dla osób, które zarządzają tą firmą, bo spotkałem się już też z takim podejściem, że przychodził pan prezes i mówił Handlowcom, że dzięki wdrożeniu e-commerce, będziemy mogli zoptymalizować zatrudnienie. Ojeżdżę, nie, no to jest, to jest dramat, nie to, to nie No można właśnie. Nie, no to, to, co mówiłeś o tym poczuciu komfortu w ogóle handlowca, dla którego no każda zmiana, no jak dla każdego człowieka pewnie to jest jakiś tam poziom stresu, i jeszcze prezes, który mówi, że to będzie optymalizacja. No to każdy patrzy na każdego i się zastanawia, jak to zostanie zoptymalizowane. No i widzisz, i wracamy do tego, że biznes to w sumie jest komunikacją, nie? Mm. Bo, bo wewnętrznie trzeba to ładnie skomunikować, bo do klientów trzeba to skomunikować. Te warunki cenowe trzeba skomunikować, wiesz, trzeba się komunikować wewnętrznie, żeby zrobić dobry plan wdrożenia tego e-commerceu. Trzeba dobrze się komunikować z dostawcą, żeby on to dobrze zrobił. No to wszystko jest oparte na komunikacji, tak. Tak, gdyby to tak. podsumować. Tak, to już jest która złota myśl w tym odcinku, ale rzeczywiście, no jeżeli, jeżeli gdzieś tam zawalimy i re, no zresztą to się też później przekłada na te relacje, o których mówiłeś, że to, e, że, że, że komunikowanie się takie w miarę bieżące i rozmawianie o tym, co jest ważne, a nie może dzwonienie, bo tam kalendarz przypomina, że są urodziny, e, no to to się później przekłada na to, że, że ten, ten biznes jakoś chyba trochę rośnie bardziej, bardziej dynamicznie niż inne. Ja mam taką, taki fajny głos yy, wsparcia, bo od dwóch lat mamy takiego klienta. E, pozdrawiam Marcina i Pawła e, w bardzo trudnej, przemysłowej, twardej branży. E, około 20 handlowców i to takich pracujących po 10 lat. E, jesteśmy mniej więcej, dwa lata trwa projekt. Firma duża, bo robiąca kilkadziesiąt milionów e, złotych. Ma za ostatni rok do zeszłego roku, a mamy, mieliśmy przez ostatni rok głównie pandemię, ma ponad 50% wzrostu jako jedyna w swojej branży. Wynika to z tego, że to wdrożony bardzo fajny, nowoczesny e-commerce B2B, cały ten dział. Udało się go wprowadzić w zmianę, czyli nauczył się pracować po nowemu. Każdy klient doczekuje się szybko telefonu. Sami ci handlowcy po dwóch latach mówią, że teraz to my jesteśmy taką firmą, są cholernie dumni z tej firmy, Wiesz, walczą za nią, nabrali wszyscy wiatrów żagle, mimo że długo pracują. Że ta zmiana dwuletnia we wszystkich i w tych właścicielach dała im taką wiarę, że oni teraz mogą w ogóle wygrać rynek, chcą wychodzić za granicę. Wiesz, jest taka atmosfera w tej firmie, Kurczę, my wszystko teraz możemy zrobić, bo, bo po prostu, wiesz, przeszli, na, ale po prostu jest tak, są sprocesowani pięknie, niesamowicie. E, prawda jest też taka, że właściciele, czyli e, Marcin i Paweł, no to są bardzo, bardzo dobrzy komunikacyjni ludzie, którzy e, no, potrafią odpowiedzialnie robić ten biznes. Nie? Tam nie ma przypadkowych decyzji. Sam fakt tego, że my tam jesteśmy, też jest tego dowodem. I, no i pięknie się słuchaj na to patrzy. Nie? Nikt tam nie wyrotował, wszyscy są dumni. Wszyscy się cieszą, ale były dni i miesiące, gdzie wcale nie było różowo. Uh -huh. A masz y, drugą stronę medalu gdzieś w swoich przykładach? Czyli, no, taką firmę, gdzie rzeczywiście wiesz, duży opór materii, kompletny spadek zaangażowania, wzrost rotacji, duże problemy gdzieś tam procesowe. Wiesz, to nie mam. To znaczy. Yy... To znaczy, teoretycznie wiesz, no, nasza praca polega na tym, żeby nie doprowadzić do tego w większości przypadków, nie? Mhm. Więc jakby rzadko to obserwujemy, i, i, i ja mam takie zdanie też, powiem ci, że jak ja wchodzę do firmy i widzę, że ona jest w ogromnym kryzysie komunikacyjno-motywacyjno- każdym, czyli właśnie jest odwrotna atmosfera jest atmosfera porażki, przegranej yy, i w ogóle, to to w ogóle nie jest moment na tak trudne i złożone projekty. Że mhm. tam ja jako zewnętrzny konsultant starałbym się najpierw ogarnąć tą sytuację na obecnych procesach, żeby ludzie się poczuli, że hej, możemy coś zmienić. To jest możliwe, nie? że zrobimy jakiś mądry proces prospektingu, odzyskamy część klientów, tam wzrośnie trochę marży, trochę przychodu, wdrożymy parę, pro, w cudzysłowie, prostych rzeczy, ale takich, które zaopiekują czy uspokoją tą firmę. nie, To, że właściciel mhm. chodzi... Codziennie czerwony, zdenerwowany, handlowcy jakby prześcigują się, kto szybciej złoży wypowiedzenie. Niestety są takie przypadki. I wtedy uważam, że decydowanie się na robienie takich wielkich, trudnych projektów to po prostu nie jest dobry moment. Okej, okay, to ostatnia rzecz, taka typowo wdrożeniowa, właściwie spojrzenie pod kątem efektów wdrożenia, czyli sama analityka. To też nam znowu zawróci do handlowców, no bo wiadomo, że każdy handlowiec operuje na jakichś tam targetach, swoich celach, itd. itd. I pojawia się drugi kanał, który no w jakimś tam stopniu, można powiedzieć, w myśleniu takiego staromodnego handlowca podkradam od tych klientów, no bo oni wcześniej dzwonili, teraz zamawiają przez internet. I pojawia się też analityka, czyli weryfikacja tego, czy ta firma rośnie w obydwu kanałach, który klientach przechodzi. Natomiast wiem, że jest sporo firm, które tą analitykę rozdzielają na offline i online i zupełnie się nie przejmują tym, że gdzieś tam gubią ten wynik sumaryczny. Jak z Twojej perspektywy powinno się analizować dane przy takiej sprzedaży wielokanałowej? No, jak to, jak sama nazwa wskazuje, skoro sprzedaż jest wielokanałowa, to trzeba ją analizo analizować przez pryzmat wielu kanałów. Niemniej jednak musimy mieć świadomość tego, że to jest jakby suma. Czyli ja bym obserwował wiele rzeczy. Obserwowałbym średnie zamówienie w online, średnie zamówienie w offline i próbowałbym porównać. Analizowałbym, jak zachowują się zakupy klientów, którzy przeszli do online. Analizowałbym, jak się zmienia procent, y użycia tego e komersu w różnych grupach klientów, może któryś jest bliżej, któryś jest dalej. Tak naprawdę całość trzeba analizować wspólnie. Nie da się tego na potrzeby mądrej analityki rozdzielić. No bo no bo, no bo jak. W sensie jakby ja rozumiem twoje pytanie, ale nie jesteś sobie w stanie tego wyobrazić w prawdziwym życiu. Może to też wynika z tego, że, że jakby Rzadko spotykam się z takimi sytuacjami, że, że tak jest, że to jest analizowane kompletnie osobno. Oczywiście tam, wiesz, konwersja w e e-commerce, takie rzeczy typowo marketingowe mogą sobie być analizowane e, osobno. Natomiast jest cała masa takich czynników biznesowych, jakościowych, ilościowych, e, finansowych, które no, muszą być analizowane wspólnie, nie wyobrażam sobie inaczej. Wiesz co, no ja się spotkałem rzeczywiście z, w rozmowie z działem e-commerce, który, wiesz, doskonale wiedział na przykład, jak klient zarabia, dla nich w e-commerce, natomiast nie mieli totalnie pojęcia, czy to jest w ogóle duży klient dla firmy, czy mały. No wiedzieli, że to jest duży klient w e-commerce i vice versa, nie? Mógł być mały klient w e-commerce i nikt się nie przejmował. To jest błąd na poziomie założeń i wdrożenia, że nikt tego nie zaplanował, że oni mu muszą mieć tą wiedzę, a już w szczególności handlowiec ją musi mieć. No bo jak handlowiec ma mi zarządzać tym accountem, e Teoretycznie powinien. Być może nie każdym, to znaczy są mali, mali klienci, którzy mają siedzieć tylko na e-commerce, w ogóle nie rozmawiają z żadnym naszym handlowcem, ale jeżeli rozmawiają, to ten handlowiec musi mieć wiedzę o tym, jak się zachowują jego klienci w online. Mało tego. Zgodzisz się, że w naszym interesie jest, żeby handlowiec przepychał klientów do onlineu, prawda? Absolutnie. No właśnie, więc teraz to powinno być też w interesie samego handlowca. Jeżeli my robimy tak, że jak on wypchnie klienta do online, to ma mniejszą premię, albo w ogóle jej nie ma, albo coś tam to całość procesu bierze po prostu zwyczajnie w web. Mhm. Yy, no bo jeżeli, bo on wtedy on wtedy zamiast podjąć decyzję biznesową, podejmuje decyzję osobistą i mówi, nie, ja muszę go tu zostawić, bo zarobię 100 zł więcej, albo 50 złotych więcej, co jest irracjonalne, bo to nie jest decyzja dobra dla firmy, to jest decyzja dobra dla tego handlowca. Więc to też jest taka podpowiedź w kontekście budowania systemów premiowych, że jeżeli to, co jest dobre dla biznesu, nie jest dobre dla naszych ludzi, to to po prostu nie ma prawa działać. Dużo mówiliśmy dzisiaj o tych błędach i problemach, które mogą się pojawić przy, przy wdrożeniu. Czy ty masz jakieś takie swoje ulubione błędy, o których jeszcze nie mówiliśmy, które firmy popełniają w okresie tym transformacyjnym i, i zaraz po uruchomieniu e-commerce? Tak, najczęściej po prostu brakuje procesów. Czyli na przykład wdrożenie jest czysto technologiczne. Jest właśnie jakaś taka, jest jakaś taka firma wdrożeniowa, której mądry człowiek od IT prowadzi to wdrożenie, też w sposób mądry, dobrze dba o wszystkie integracje, dba o UX-a, dba o to, żeby tym klientom było tam dobrze i tak dalej. Ale całe to wdrożenie jest po prostu oddzielone od procesów w całej organizacji, czyli już tam nie było kogoś, kto potrafiłby połączyć to z marketingiem i ze sprzedażą. I to jest, powiem Ci, z mojej perspektywy bardzo, bardzo częsty problem, ale o tym już, o tym już poniekąd dzisiaj rozmawialiśmy, czyli, czyli ogólnie procesy. Procesy to jest hasło naszej firmy też swoją drogą. Ja po, ja uważam absolutnie, że procesy w sprzedaży istnieją, da się je wdrażać i da się je wdrażać z szacunkiem do ludzi w dziale. To znaczy, to nie muszą być takie bzdurne instrukcje, E, czy jakieś takie, nie wiem, kiedyś widziałem taką instrukcję, że handlowiec miał, jak wchodził do klienta, to miał napisane, że musi się uśmiechnąć, wiesz? <śmiech> <śmiech> Stuk, dramat, nie to jest tak jak w McDonaldzie jest procedura, czy przepraszam, w KFC jest procedura, że, że, że Osoba sprzedająca musi cię zapytać, czy kukurydza do tego, nie? czy coś innego do tego. No, wiesz, jakby to nie chodzi o ten, o ten rodzaj procesów. Tu chodzi o to, jak rozmawialiśmy na przykład o tych segmentach, nie? że handlowcy jak mają segmenty klientów, to jest im łatwiej. Jak ustaliliśmy, kiedy z którymi gadamy, żeby było dobrze, to jest im łatwiej. Jak ustaliliśmy, co najlepiej na tych spotkaniach robić, żeby one się udawały, to jest im łatwiej. Chodzi mi właśnie o takie procesy. Ich najczęściej niestety brakuje. To też jest trochę... W, trochę inaczej niż w B2C, bo w B2C rzeczywiście wydaje mi się i mam na to parę pewnie przykładów, że takie wdrożenie e commerce na boku, tak trochę w oderwaniu w ogóle od tego, jak sobie działa firma, wydzielenie jakiegoś magazynu tylko pod e-commerce i mhm. podejście pilotażowe, a później zastanawianie się w ogóle, jak to wszystko polepić tak. i wdrażanie omnichannelu, tam to jeszcze zda egzamin. W większości przypadków przynajmniej powinno zdać egzamin. No, czyli w B2B najprawdopodobniej nie. Dokładnie tak. Mhm. No dobrze, Szymo. W takim razie przechodzimy do takiej części inspiracyjnej. Dwa pytania na koniec. Pierwsze to takie typowo poszerzające wiedzę. Czy są jakieś materiały, książki, może wideo, może opracowania, jakaś wiedza, która jest ogólnie dostępna, i ty by się polecił, żeby ktoś, kogo interesuje ten temat, mógł sobie. Jeszcze trochę poszerzyć tą wiedzę po odsłuchaniu odcinka. Boję się, że moja odpowiedź Cię nie ucieszy, bo większość mojej wiedzy niestety, znaczy stety niestety, ale pochodzi z pola walki. Jest parę książek e-commerce'owych, których tytułów obecnie nie pamiętam. Być może będę w stanie Cię podesłać po naszej rozmowie, ale chyba nawet tego nie zrobię, bo nie wspominam ich jakoś w jakoś bardzo dobry sposób. To jest raczej tak, że... Że ta wiedza jest z mojej perspektywy, nie wiem czy to potwierdzisz, ale jest bardzo taka rozczapieżona. Ciężko ją znaleźć, ciężko znaleźć specjalistów, którzy rzeczywiście wiedzą, co mówią i jeszcze to przeżyli. Mam takie poczucie, że właśnie jest bardzo mało tej, tej wiedzy przechodzenia do online w B2B. Nie mhm. wiem, czy się z tym zgodzisz. Tak, zgodzę się. W ogóle ja mam taki głód wiedzy praktycznej, której w książkach często nie ma, a często jest tak, że te książki przy okazji są z innego świata, na przykład Dokładnie. ze Stanów Zjednoczonych. Dokładnie tak. Gdzie tam wiesz, mówią o tym, że się firma z miliona dolarów zeskalowała do 200 milionów, a my sobie patrzymy na nasz polski rynek i myślimy, że to chyba nie do końca się da przełożyć. Albo, że tam handlowcy się cieszyli z tego, że będzie e-commerce i oni będą mogli rozwijać klientów. I w ogóle nie było żadnego problemu, wszyscy propsowali zmianę i nikt się nie przeciwstawiał. Tak, tak. Takie podejście take it easy. <laughs> tak jest. No niestety w Polsce. Ok, w takim razie poleciłbyś po prostu praktykę Połapanie takich kogoś. materiałów jak twój, to znaczy poleciłbym szukanie tej wiedzy w sposób świadomy, wąskie zagadnienia tej wiedzy, czyli na przykład dowiedzieć się z jakiegoś wąskiego miejsca, jak budować wymogi biznesowe, formalne wobec jakichś wiesz, rozwiązania IT, gdzieś skądś wiedzę marketingową, gdzieś skądś wiedzę procesową, kładania sprzedaży, no to będę polecał podcast Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. Więc, jakby nie mam takiego jednego miejsca, które dałoby tą wiedzę. Raczej takie świadome wiesz, poszukiwanie poszczególnych kawałków tej wiedzy i próba połączenia, i potem. Mhm. No, ja się pokuszę o stwierdzenie, że pozyskanie też człowieka, który polepi tą wiedzę, bo wydaje mi się, Dokładnie. i to też trzeba sobie na głos powiedzieć, że no, wiedza pozyskana teoretycznie bez przytrenowania i polu, na polu bitwy. No może nie do końca się sprawdzić, albo sprawdzi się, ale no po co popełniać błędy, skoro można pozyskać kogoś, kto te błędy już popełnił i drugi raz tego po prostu nie zrobi? Dokładnie tak. Mhm. Dobrze, Szymon, w takim razie zbliżamy się do końca. Na koniec pytanie, które zadaję wszystkim gościom podcastu. Gdybyś miał zostawić słuchaczy z taką jedną myślą, apelem, hasłem, taką jedną rzeczą, którą chciałby, żeby każdy po przesłuchaniu tego odcinka zapamiętał, to co by to było? Zamiast planować wdrożenie przez 3 miesiące i szukać wykonawców, przez 3 miesiące planuj to w jaki sposób ten e-commerce mógłby działać, w jaki sposób byłby pospinany z innymi procesami w firmie, gdzie byłoby jego miejsce. Jakby się zachowywali handlowcy, którzy tam są, co klient by w tym e-commerce widział, czyli spędź tyle samo czasu na planowaniu zakupu tego systemu informatycznego. Co e, spędź go po prostu na tym, żeby zaplanować model biznesowy, jak to wszystko mogłoby działać, zanim zaczniesz się z kimkolwiek spotykać, e, cokolwiek robić, trzeba na to poświęcić czas, trzeba to po prostu przemyśleć i to w bardzo wielu szczegółach, e, zanim zaczniemy wbijać łopatę w ziemię na poziomie szukania wykonawcy i ludzi, którzy nam to zrobią. Bo najczęściej to tutaj stąd się bierze problem. Hej, wdróżmy sklep. Do końca roku musimy robić sklep. Szybko, szybko. Świetnie. Dzięki za Twoją wiedzę. Do usłyszenia następnym razem. Wielkie dzięki. Cześć. Mam nadzieję, że po tej rozmowie trochę więcej wiesz na temat tego, jakie zmiany wdrożyć w Twojej organizacji, żeby czerpać zyski i radość z e-commerce B2B. Zanim pójdziesz, standardowo moja prośba. Jeżeli uznałeś odcinek za wartościowy, podziel się linkiem do strony marekich.pl lub do strony tego odcinka, czyli marekichpl łamane na 045... Z jedną osobą, która według ciebie tej wiedzy mogłaby potrzebować. Pomożesz w ten sposób i jej, i mi. No i będziemy Ci za to bardzo wdzięczni. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach. Masz do wyboru fanpage e i profile prywatne, zarówno na LinkedInie, jak i na Facebooku. Wybierz cokolwiek jest Ci wygodniej. Natomiast warto, bo wtedy będziemy w ciągłym kontakcie i na pewno nic się nie ominie. Dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że wpadłeś. I do usłyszenia następnym razem.